Ulmowie. Historia, która inspiruje. Podcast przygotowany przez nauczycieli Zespołu Szkół Wysokiej Głogowskiej z okazji beatyfikacji rodziny Ulmów. Głosu użyczyły Ewelina Bruc, Małgorzata Kościelna, Mariola Marut oraz Małgorzata Wąsik. Odcinek trzeci. Ostatnie dni życia. Duże ilości jedzenia, które kupowała Wiktoria, zwracały jednak uwagę otoczenia i sugerowały, że w ich domu mieszkają nie tylko członkowie rodziny. Pozostaje zagadką, kto i kiedy doniósł Niemcom o ukrywających się Żydach. Prawdopodobnie był to Włodzimierz Leś, granatowy policjant z Łańcuta. Według ustaleń podziemia był on wyjątkowo gorliwym współpracownikiem niemieckich okupantów. Dokumenty sugerują również, że nim Goldmanowie zwrócili się o pomoc do Ulmów, to właśnie Leś za pieniądze pomagał im ukrywać się w Łańcucie, a później wypędził, zatrzymując jednocześnie ich majątek. Nocą z 23 na 24 marca 1944 roku do Markowej przyjechało 5 żandarmów i od 4 do 6 granatowych policjantów. Grupą dowodził szef łańcuckiej żandarmerii, porucznik Eilert Dicken. Podczas snu zastrzelono 3 Żydów. Wkrótce zastrzelono pozostałych. Przed dom wyprowadzono Józefa Ulme oraz jego ciężarną żonę Wiktorię. Następnie, po naradzie z podwładnymi, Dicken rozkazał również rozstrzelać dzieci. W kilka chwil zamordowano 17 osób, w tym rodzące się dziecko. Po zakończeniu masakry Niemcy przystąpili do grabieży gospodarstwa i przedmiotów należących do zamordowanych. Mieszkańców wsi przymuszono do pogrzebania zabitych. Zostały wykopane 2 doły. W jednym pochowano Ulmów, w drugim Żydów. Na koniec oprawcy urządzili libację na miejscu kaźni. W styczniu 1945 roku ciała rodziny Ulmów zostały ekshumowane i przeniesione na miejscowy cmentarz parafialny. 2 lata później podjęto szczątki zamordowanych Żydów i pochowano je na cmentarzu w Jagielle wraz z ofiarami masakry z 14 grudnia 1942 roku. Jedynym żandarmem osądzonym za zbrodnię z Markowej był Józef Kokot. W wyniku procesu, który toczył się przed Sądem Wojewódzkim w Rzeszowie w 1958 roku, został skazany na karę śmierci, którą następnie zamieniono na dożywocie. Po zmianie przepisów kara zmniejszona do 25 lat pozbawienia wolności. Zmarł w bytomskim więzieniu w 1980 roku. Włodzimierz Leś został natomiast osądzony i ukarany przez polskie państwo podziemne. 11 września 1944 roku polskie podziemie wykonało na nim wyrok śmierci. Dowódca żandarmów Eilert Dicken został po wojnie policjantem w Essens w Dolnej Saksonii. Nie żył już, gdy w latach 60. XX wieku prokuratura przy Sądzie Krajowym w Dortmundzie wszczęła śledztwo w sprawie zbrodni popełnionych przez żandarmerię niemiecką w okupowanym powiecie jarosławskim. Zmarł w 1960 roku jako szanowany obywatel. Zarówno jego, jak i pozostałych uczestników mordu nigdy nie dosięgła sprawiedliwość. W 1995 roku Józef i Wiktoria Ulmowie zostali uhonorowani medalem Sprawiedliwych wśród Narodów Świata.
W 2010 roku prezydent odznaczył ich pośmiertnie Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski. Ubogie małżeństwo z Markowej stało się patronem szkoły i ulic. A 10 września 2023 roku nastąpiła ich beatyfikacja.